Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. Porozmawiajmy o pizzy Art Cafe pod pretekstem. Dość często gościmy tutaj, ale tutaj jest najlepsza kawa. A dzisiaj program wyjątkowy, pierwszy odcinek nowego cyklu. Do tej pory zawsze tylko towarzyszył tutaj mi Sławek, czy też ja towarzyszyłem Sławkowi. Dzisiaj mamy w swoim gronie jeszcze jednego gościa. Eddie Edward Chałupka, piłkarz Zdrój, Jedlina Zdrój. No zawodnik. Zawodnik, dobrze. Forever Football Team. I Forever Football Team, bo to jest też ważne. Mam nadzieję, że temat wybraliśmy na rozmowy taki, który wszystkich zainteresuje. Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Cóż ja mogę powiedzieć? Nie ma jednego, będzie kolejny. Zacznę od tego, że reprezentacja Niemiec w całej swojej historii miała zaledwie 11 selekcjonerów. Reprezentacja Polski w XXI wieku też miała 11 selekcjonerów. Prawie to samo, ale jakże różnica. Kogo byście widzieli w tej roli? Na pewno trener zagraniczny. Tu się zgodzę, absolutnie tak. To u mnie jakoś ewoluuje, bo w czasie nawet jeszcze, nie wiem czy żeśmy mówili to z jednym z naszych spotkań tutaj mundialowych, czy nawet ja się mówiłem wcześniej, zanim o Herbie Renardzie zrobiło się głośno, że to gdzieś w przyszłości mogłaby być ciekawa opcja. Sam może jednak w ostatnim czasie straciłem trochę przekonanie, właśnie, że może nie w tym momencie. Jeszcze dla mnie, jeżeli miałbym powiedzieć jedno nazwisko, Nenad Bielica. No tak, ale to dlatego, że ty jesteś generalnie z tego... Nie, absolutnie nie o to chodzi. Nie dlatego. Nie. Po pierwsze, że pracował w Lechu Poznań. Zna polskie środowiska, nawet by można tutaj było powiedzieć polskie piekiełko bardziej w tym kontekście. Był potraktowany w swój sposób jeszcze tak, z tego czasu. 3 miesiące nauczyć języka. Zaczęło mu zależeć, tak. Więc... Potem pokazał też, że nie jest to człowiek przypadkowy w tej branży. Z Dynamem Zagrzeb, jeszcze większy sukno, nieporównywalne Liga Mistrzów. Potem w klub z Osijeku też tam sobie dobrze radzi, a jest to klub nieporównywalny do Hajduka czy do Dynama Zagrzeb. Człowiek młody, energiczny. Tylko czy pasowałby naszym władzą, wymieniany w kontekście jako przyszły selekcjoner reprezentacji Chorwacji. Przyszły, dobra. No i trener, który na pewno nie będzie to jak siwy Bajram. Przyjdzie, wydoi i pójdzie. Trener, który zna od środka polską ligę, polskich zawodników, PZPN od środka zna, więc to nie będzie Paulo Bento, który przyjdzie, zostanie kontrakt, 2 lata, gościa nie ma. Ja do tego siwego Bajranta, jak wszyscy mówią, mam trochę takie odczucia dwuznaczne, w sensie, że wydaje mi się, że za jego kadencji nasza drużyna grała bardzo dobrze z przodu, strzelała niesamowicie dużo bramek, najwięcej w historii. I grała dobrze pressingiem na połowie rywala, na Mistrzostwach Europy w tych multi krajach. Byliśmy zespołem, który miał najwięcej odbiorów, największy procent odbiorów na połowie rywala. Dzięki temu stwarzaliśmy sobie też najwięcej sytuacji do strzelenia gola, za to graliśmy fatalnie w obronie, bo nie po naszemu. Nie, oczywiście tak, ale wiesz, ale to musi być człowiek poważny, bo z dostąpieniem w taki sposób, że to reprezentacje, idziesz sobie gdzieś w świat, czy nie wiem, za większe pieniądze, tak, no to... Ale co do Paulo Bento, jak mówiłeś, dzisiaj pewnie, nie wiem czy o tym będziesz coś wspominał, bo jest podobno lista krótka, 3 osoby są brane pod uwagę. Steven Gerrard, tak, się pojawił, Paulo Bento właśnie, tak, i Hervé Renard. Ten ostatni już raczej moim zdaniem nie wchodzi w grę, nas nie stać na to, żeby wykupić jego kontrakt z Arabii Saudyjskiej. Poza tym on sam składa podanie o pracę w Belgii, więc wydaje mi się, że chyba on też nie chce tutaj być tak naprawdę. Jeszcze ciekawą opcją, i to też nie ze względu na moje bałkańskie sympatie, byłby Petkovic. No, ale on też ma kontrakt z Napoli, z tego, tak, co pamiętam. Ale tutaj czytałem wywiad z Mirosławem Tuchińskim, no bardzo krytyczny, tak, tutaj do ZPN-u i do tego, jak nasza piłka wygląda, jak jest zorganizowana. Też mówił, że byłby to dobry kandydat, jednak za, jak to powiedział, zbyt inteligentny piłkarsko na nasze środowisko. Czyli chcesz powiedzieć, że nie zrozumiałby tego, co mają zawodnicy grać? Ja się tylko obawiam, że
pójdziemy tropem Michniewicza i zostanie probierz. Wierzę ci bardzo. Powiem tak, jak usłyszałem odpowiedź Kuleszy na temat tego, że jemu bliskiej go z jemu sercu jest właśnie... Ja współpracował z Probierz, bo pracowali z razem. Z Michniewiczem tak. Też, tak? Nie, nie, to w żadnym wypadku. Jak już nawet Michniewicz był i generalnie było co było, ale wyniki były, to wydaje mi się, że należało poszukać selekcjonera, który by był ewentualnie jakąś opcją, która by weszła z marszu, ale nie robić takiego czegoś, jak zrobiono teraz, że znowu przed startem eliminacji, znowu przed startem eliminacji, które teoretycznie są naprawdę proste, na papierze są bardzo proste. To teraz wróćmy do początku pytania. No. Kogo byście wybrali na selekcjonera reprezentacji Polski? Zostawiłbym Michniewicza. Ja też tak myślałem. Osiągnął wszystko, co miał założone. To jest mundial. Grasz tylko po to, żeby wygrać. Nie ma być tak. Ładnie, pięknie, z fajerwerkami. 3 punkty się liczą i awans. Tak? No, poza tym... Z Francją, gdyby Zieliński trafił bramkę, nie wiadomo jak by było. To samo Francuzi mówili. Ustawiliśmy ale zobacz, ale to 10 mecz, z Francją to był mecz, który zahaczaliśmy jak... Tak. Jak ludzie, że tak powiem. Tak. Ale nie zgodzę się z tobą, że należy tutaj patrzeć przez pryzmat, czy osiągną założone cele, bo jak się przyjrzymy temu, w ogóle właśnie i to, że to się zwiąże z zagadnieniem, wybieramy selekcjonera po co? Czy go wybieramy na eliminację na 2 lata, czy dajemy mu inne zadania, żeby zgromadził sobie odpowiedni sztab, żeby ewentualnie następcy jakoś kontynuowali, żeby była też kontynuacja jakiejś. Ale uważasz, pracy? Że Michniewicz w dalszej pracy nie mógł czegoś poprawić? Ja uważam, że mógł. Poza tym Michniewicz nie dostał szansy. Tak, to prawda. On jest bardzo inteligentnym trenerem. On potrafi wyciągać wnioski i grać na zadanie. Nie grać ładnie, tak jak wszyscy chcieli. Tak. Ale grać po to, żeby osiągnąć sukces i cel. Mi się jednak wydaje, że on przegrał swoją szansę na to, żeby zostać selekcjonerem. Nie dlatego, że osiągnął wynik w stylu, jakim osiągnął, tylko dlatego, że za bardzo mącił poza tym na boisku. No to na pewno ta wszystko ta kwestia z tymi premiami, czy jak to było dokładnie, ale rozbiła się atmosfera na pewno nie ciekawa. Może go zjadła, zjadł te mistrzostwa i sobie nie poradził, bo troszkę zagrał jak Franek Smuda, co? Tak. Goła 11, druga zmiana, dziękuję. Nie? Dokładnie i styl gry bardzo podobny do tego, co graliśmy. Ale styl, tak nawet się ostatnio rozmawiałem prywatnie, że nie wiem, czy Polska z Euro naszego nie grała mimo wszystko ładniej niż tutaj. I z tym właśnie nie do końca się zgodzę, bo mówisz, czy nie wyciągnąłby wniosków i czy by czegoś nie zmienił. Ja tylko pytam, czy nie warto było. Mi się było. Nie wydaje, mi się nie ja wydaje. Ja od początku jestem za trenerem zagranicznym. Nie, żebym coś miał do polskich trenerów. No ale zobaczcie, polscy trenerzy gdzieś za granicą pracują, poza Haniem Kasperczakiem. Nie, to się nie zdarza. A nigdzie nie dostał szansy, żeby zostać trenerem. Nie wiadomo co weźmie gdyby, możemy gdybać. Robisz pracował. No, wcześniej nie 3 miesiące. Czy tam pójdzie w grecki, już, tak? Grecki, no. Teraz Skorża pracuje w Japonii. No, ale co to są za ligi? No ale wiesz, chodzi o to, że generalnie naszych trenerów nikt nie szanuje, bo nasze zespoły nigdzie nie grają. Zgadza się. Reprezentacja też za dobrze nie radzi sobie za granicą w meczach turniejach. Nie gramy nic takiego, co by można było co mogłoby być tym impulsem do tego, żeby trenera zatrudnić. Jerzy Engel przegrał zaraz po naszym mundialu w 2002 roku, przegrał, bo był jeden z dwóch ostatnich kandydatów do objęcia Irlandii, reprezentacji Irlandii. A uważasz, że jakby Probierz się nazywał Probierzowicz, to będziesz trenerem? Nie, szczególnie bo po tak tym... jest, jak masz iść na końcu, to jest raz 10 milionów droższy, jeżeli chodzi o zawodników. A to oczywiście, że tak. Zgadza się? Mhm. Tak samo może być z trenerami. No. Czy mają gorszy warsztat? Wydaje mi się, że tutaj jest kwestia wtórna, wiesz? No właśnie. Każdy trener ma swoje spojrzenie i każdy ma szansę osiągnąć wynik, ale w polskiej lidze jest szalenie trudno osiągnąć wynik, bo jaka ona by nie była, a nawet jeżeli ona nie jest jakaś topowa, to jest szalenie ciężka. I tutaj wygrać mistrzostwo jest czasami, śmiem twierdzić, tak samo trudno, jak, nie wiem, na mistrzostwach świata wyjść z grupy, mając zupełnie innych zawodników w składzie. Probierz dla mnie się skreślił w momencie, kiedy usłyszałem, że on nie potrzebuje polskich zawodników, tych młodych, bo oni nie umieją grać w piłkę. Papszun pięknie układa drużynę w Częstochowie, ale to samo powiedział, że on nie chce mieć młodzieżowców, bo oni nie umieją grać w piłkę. Każdy z nich mówił, że 23-letni młody to jest zawodnik utalentowany na przyszłość. A w wielu krajach za granicą ten 23-latek już jest podstawowym zawodnikiem ciągnącym grę swojej drużyny. Się. Ale zobacz, ale jeżeli chodzi o klub, to no, trener po prostu chce osiągnąć wynik. To jest czasami to jest przedsiębiorstwo, to się wiąże potem z zgadza się. Dlatego z budżetem, moim zdaniem wrzucanie tak młodzieżowców i wychodzą takie jaja. Wchodzi młodzieżowiec, za minutę schodzi. Tak? No tak, tak często to wygląda, nie? Kaleczą młodych chłopaków, młodych ludzi, po co? Jesteś dobry, dużo jest blokowany, jesteś młody,
to sobie wasz na boisku, tak? A no, że mamy tą może słabszą młodzież niż tylko na zachodzie. To się, wiesz, to się bierze okay. Też od, żeby właśnie był dopływ tych tylko jak rozciągasz rok ze Słowacji i a ma chłopaka o podobnym potencjale, no to już coś nie gra. Tak, i ten chłopak właśnie nasz, mając lat 23, zamiast się szkolić, zdobywać doświadczenie, siedzi na ławce, ogląda, jak Partoli, że tak powiem, to co tam ma do zrobienia, zawodnik, który ma 30 kilka lat, ale tylko dlatego, że nazywa się inaczej, przyjechał z innego kraju, jest puszczany na boisko i to mi się nie podoba i dlatego ja też uważam, że trenerzy w Polsce mają niby dobrą wiedzę na temat naszej mentalności i sposobu tego, jak gra się tutaj na podwórku naszym i być może oni potrafiliby tych zawodników z ekstraklasy, z pierwszej ligi wkomponować w reprezentację, ale chyba jednak to nie jest to, co oni powinni tutaj robić, czyli wydaje mi się, że reprezentacja nie dla nich. Przykład siatkówki na przykład jest najlepszym chyba przykładem rozwoju, bo pamiętam moment, w którym siatkówka sięgnęła dna i przegrywaliśmy wszystko, co można było przegrać, a dzisiaj jesteśmy na szczycie i jesteśmy najlepszą reprezentacją. Ale zobacz, ale ci, co grają w reprezentacji, to oni zdobywali Mistrzostwa Świata Europy od kilku kolejnych kategoriach wiekowych. Nie przegrali ileś dlatego meczów. Dlatego też jestem zdaniem, że chodzi o piłkę nożną. Jeżeli masz okazję wyjechać, jak najwcześniej wyjeżdżaj. Możesz się odbić 2-3 razy, ale zobaczysz, jak tam jest. Inny sposób trenowania, inne podejście, inna mentalność. Ale ilu się także przebija zawodników właśnie? Ale jak się nie przebije, to dalej wraca do punktu wyjścia i gra w Polsce dalej. Tylko ja muszę chcieć wrócić, a nie pchać się cały czas. A nie, no to ja rozumiem. Wiesz, ale jeszcze wracając do naszych zawodników. Tak, no. Do naszych zawodników. Zobacz, jak wszedł Ben Hacker i zrobił zawodników ligowców. Tak. Matusiak, Gargula. Przecież oni nie... No, wymyślił nie też Pazdana, on dał szansę Lewandowskiemu, wtedy jeszcze, prawda, grał jako podstawowy zawodnik, tak. Wiesz, mam takie wrażenie, że właśnie ten trener chyba był najbardziej taki mocno obcy. Łoboziński tak samo, nie byli to zawodnicy, którzy... wymyślił, tak. Kto by wystawił Bronowickiego na prawą obronę na Ronaldo. No, prawda, a poradził sobie i to poradził sobie do kieszeni, dziękuję. Ale to też nastawienie w ogóle i myślę, że Ben Hacker dużo mentalnie... On cały czas powtarza jedną rzecz, mówił to kiedyś i mówi to dzisiaj. Dzisiaj jest już starszym człowiekiem, ale generalnie ma cały czas wizję futbolu taką bardzo holenderską z dawnych lat, ale ona się sprawdza praktycznie wszędzie. I powiedział taką mądrą rzecz, że dopóki w Polsce, w PZPN-ie, polską piłką rządzić będą ludzie, którzy żyją sukcesami lat 74-82, w Polsce nigdy nie będziemy mieć sukcesu i zmarnujemy kilka pokoleń piłkarzy. Już zmarnowaliśmy. Zieliński już jest zmarnowany. To już nie jest ten piłkarz, który mógłby być, a nie osiągnie też tyle, co mógłby osiągnąć. Ja cały czas uważam, że Lewandowski w klubie jest wykorzystywany bardziej jak w reprezentacji. Nie potrafi tu tego oddać i nie odda tego, bo tam się wszystko buduje wokół niego. A Czesiu na przykład grając w takim systemie, jakim grał, no nie może wymagać od tego zawodnika na przykład, żeby on był, nie wiem, takim Mbappé, Ronaldo, bo on taki nie jest. On jest od czegoś innego. I generalnie można byłoby zrobić wokół niego coś, co dałoby mu szansę osiągać wynik, ale ta reszta drużyny musiała wygrać tak, jak choćby grał w Bayernie, jak choćby grał w Borussii, czy nawet jak teraz próbują mu grać w Barcelonie. A sądzicie, że zawodnicy faktycznie mogli Michniewicza zwolnić? Nie, ja w to nie wierzę. Nawiązać do tego, że trener selekcjonował musi jest mieć taka możliwość, że Lewandowski jest wyższy niż Polska. No, a i to jest właśnie błąd. Ale mi się wydaje, że on akurat tutaj go nie zwolnił. Jestem święcie przekonany, że tu poszło tylko o pieniądze i to może wyjdzie kiedyś na jaw. Ja chciałem nawiązać tutaj właśnie do autorytetu trenera, który by potrafił takich zawodników. Nie ma. Lewandowski jest ponad polską piłką, niestety. I może być świetnym graczem. Super osobą. Tak, ale trener to jest trener, a zawodnik powinien grać na boisku. Właśnie, a jednak jest troszeczkę za dużo go, troszeczkę za wysoko. Nie? Ale widzisz, on tutaj Czesiu sam mu taką rolę dał. Na pierwszym zgrupowaniu, na którym piłkarze przyjechali, powiedział, przedstawił skład sztabu szkoleniowego i w tym składzie wymienił Roberta Lewandowskiego. Pamiętam, jak dziś byłem trochę zaskoczony, mówiąc... To gdzieś na vlogu była łączna z piłką pokazane. Tak, więc to samo to pokazało, że te role się gdzieś zaburzą i to niekoniecznie Czesiu będzie ustalał pewne rzeczy. I tutaj mam taką możliwość, mi się wydaje, że wykorzystali to piłkarze w meczu z Francją. Zagrali bardziej tak, jak mi się chyba wydaje, chciał, żeby grali tak, jak piłkarze chcieli, żeby było. On nawet Zieliński zagrał wreszcie na pozycji, na której grał we Włoszech, bo dlaczego on nie mógł tak grać wcześniej? Tyle lat, wszędzie nie tam, gdzie trzeba, a tu zagrał wreszcie tu, gdzie tak jak powinien. Może w końcu mu coś pykło, jak mawia klasyk. No może.
No nie wiem, a uważasz, że Paolo Bento na przykład, albo Hervé Renard, czy chociażby Petkovic, były ponad Lewandowskim? Nie, mi te nazwiska w ogóle nie przemawiają. On to by się słuchał ludzi typu Guardiola. No właśnie. Wiesz, nie a wiem. A Gerard, myślicie? Nie wiem, na ile jako autorytet piłkarski? Nie. Możliwe, ale co to jest dla trenera kadry polskiej, jako nie ma żadnego sukcesu sportowego? W sensie trenerskiego. To tak jak z Szewczenką, prawda? Tak, nie lubię może trenerów, nie takiego wymiernego. No. Nie lubię trenerów byłych piłkarzy bez... Nie wiem, żadnego doświadczenia takiego. Który trener sobie tak poradził z zawodników? Konta. No ale to już jest starsza szkoła troszeczkę, tak? Zidane, ale miał taką paletę... Zidane, słuchaj, Zidane to jest dla mnie od lat zagadką. Ktoś... Ale on miał taką paletę, że zamknął oczy. Pan, czy miał szczęście poszło? Faktycznie, czy ma coś w sobie jakiś instynkt trenerski? Chyba tam sobie nie radził. Guardiola był w Barcelonie sukcesem, w Bayernie sukcesem, City ma wyniki, choć chciałby pewnie więcej, ale te wyniki jednak są i wydaje mi się, że to jest zupełnie jakby inna hierarchia. Arteta, ten, który był jego asystentem, teraz też osiąga wyniki, prawda, i też się nie spodziewał. Myślę, że Xavi prędzej czy później się nauczy tego, ale jemu to trochę trudniej przychodzi, bo wbrew pozorom ma trochę trudniejszy zespół. Zgadza się, ale ma też taką kapelę do grania, że mówię, kogo by nie wystawił, no to z 90% zespołu wygra. No tak, no, to jest prawda. To taki ten sobie, taki klub jest zawsze poradzi, tak? Pytanie, jak by sobie poradził? Był w tym Al-Ahli czy gdzieś? Tak. No właśnie o to chodzi. No. Tam pokaż, że jesteś dobry, tak? Bo tutaj przychodzi na gotowy produkt, który masz tylko sprzedać. No tak, wiesz, no w sezonie masz jeden puchar. Zwycięzca może być tylko jeden, to tak. Też... No i dwa ważne mecze. No. U siebie na wyjeździe z Realem. Tak jak we francuskiej. Dokładnie, no, dokładnie. Także... Dlatego to jest najważniejsze w tym, kto zostanie naszym selekcjonerem. Wydaje się, osoba, która po pierwsze będzie w stanie przezwyciężyć to wszystko, co się dzieje wokół, czyli nie będzie się poddawać emocjom i słuchać prezesa, który moim zdaniem no, może lepiej nie będę mówił, bo szkoda się denerwować. I zawodników, którzy moim zdaniem, powiedzmy, wejdą mu na głowę. Jeżeli wejdą mu na głowę, to nie ma szans, żeby osiągnąć sukces. Jeżeli to się jakoś zgra w czasie, to być może się coś uda zrobić. Ale takiego farta, jakiego miał Nawałka swego czasu, to chyba tak szybko nie uda się nigdzie. Uważasz, że to był fart? Czy jednak sobie zawodników, cały zespół jakoś zespolił ze sobą, jaką był osobą? Znaczy, my się z Kubą cały czas spieramy, bo on mówi, że to nie był sukces, ćwierćfinał. No nie był. No, nie dosyć jest. Dla mnie jednak, mimo wszystko jest. Mówię po latach, gdzie w ogóle, jeżeli się w ogóle zakwalifikowaliśmy gdzieś, to wiadomo, jak się kończyło. Ale jednak, no szczęściem trochę na pewno mieliśmy, ale jednak była jakaś jakościowa zmiana w porównaniu. Wygrywamy z tą Portugalią i później jest ta osłabiona Walia, przesłaba. Tak, i dochodzimy do finału, a w finale różnie może a być. A finał to finał. To też tak uważam, że wtedy to była największa szansa, dlatego tak, twierdzę, że ćwierćfinał to nie był sukces. No ja też jestem dosyć, jest taki mały, no może nie smak, ale no... Teraz powiem wam coś jeszcze, narzekacie nad grę Michniewicza. Ja nie, że narzekam. W sensie ludzie, mam na myśli tak. Kibiców. Ale zobaczcie, jak to wyglądało też wtedy we Francji. Przecież myśmy wtedy strzelili 2-4 bramki w trakcie całego turnieju. No, była nieporównanie bardziej ofensywnie, taktyka i ustawienie. Też się zobacz, z tym nie zgodzę. Mecz z Niemcami 0-0, nie było bramek, ale mieliśmy chyba dwie idealne sytuacje. Wiesz, na czym polegała różnica jakości w grze ofensywnej tych drużyn? Tym, że Czesiu grał bardzo głęboko w obronie, długo nic i potem był Lewandowski. A jedynym plusem tego, co robił Nawałka, było bardzo niskie przestrzenie, odległości między poszczególnymi formacjami. I w momencie takim, gdy odzyskiwaliśmy piłkę, natychmiast linia pomocy praktycznie wespół z linią obrony wchodziła do przodu i ten atak nasz był podwajany, potrajany. Dzięki temu nam było łatwiej. Ale to nie znaczy, żebyśmy grali ofensywnie. Ale to, co Dobrosław powiedział, wtedy wszyscy grali. Wszyscy grali. Wtedy wszyscy grali w niezłych klubach, nawet może w średnich, ale grali. Byli wiodącymi postaciami, mieli grali. Swój najlepszy moment w życiu. I teraz zobaczcie, dlaczego ja uważam, że Nawałka miał farty, że to nie był trener, który osiągnął sukces tak naprawdę. Ale musiał scalić tą grupę jakoś. Okej, okay, ale zobacz, ta grupa chciała na niego zginąć. Potem Mistrzostwa Świata w Rosji. Czy trener, który myśli wybiera ci zawodników z nazwiska, czy wybiera zawodników, którzy rzeczywiście też mi się wydaje, że się pogubił. No to może. Tak. Bardzo było przywiązanie do tych nazwisk. Tak, już troszkę się pogubił w tamtym momencie. Zgadzam się, no. No prawda. I nam jest potrzebny trener, który myśli. Nie, który ma szczęście, że wybierze sobie grupę ludzi, którzy akurat są w formie. Bo powiem ci tak, gdyby nie kontuzja Rybusa, nie grałby Jędrzejczyk, nie pojechałby Pazna, gdyby nie kontuzja innego gracza. Pojechałby jeszcze ktoś inny, gdyby nie kontuzja
Bortuzja, czyli miał farta po prostu. Trafiło mu się coś. Nie wygrał nic mądrego w Rosji. Ja wiem, czy on wykorzystał. Mówię, miał farta, no, udało się. To miał grać we Francji. W genialnej formie, słuchaj, ten Fabiański, który wybronił nam mnóstwo sytuacji. Przecież Szczęsny w tamtym okresie byłby pewnie po koniec, tak jak w Rosji, po jego interwencjach. Mówmy się, naprawdę miał farta. Ja demonizuję jego rolę, dlatego że nie zrobił nic w Rosji, nie zrobił potem nic w Lechu. Wręcz zrobił gorzej niż było. Niestety. Więc no, ja tam akurat nie narzekam z tego powodu. A ja bardzo wiem. Ale choć, no wiem. Na szczęście w tym wszystkim wiecie jest to, że to nie jest jakby nasza rola w tym momencie oceniać jego, bo on już tu nie zostanie raczej, ale problemem jest to, że tu trzeba wybrać kogoś, kto będzie myślał, nie da sobie dorzucić woli piłkarzy. No i przede wszystkim zacznie reagować podczas boiska. I uważam, że nie ma szansy na to, żeby zrobił to trener polski. Tak. Ale też właśnie kwestie organizacyjne, pewne rzeczy w kontrakcie możesz zapisać, jeżeli chodzi o tam stosunki z władzami, no pewnych nie zapiszesz. Mówią o Urbanie, mówią o Urbanie, to dopiero dostanę się głowę. Mówią o paru innych zawodnikach, którzy byli trenerach obecnych. Ale taki Urban, no co, przez 4 lata pracował, przez pół roku w Górniku Zabrze i nic więcej. Nie. Mówmy się, to są już kpiny wręcz. Słuchajcie, wszystko poszło do przodu, szkolenia poszły do przodu. Wydaje mi się, że Urban jest tej starszej daty i nie nadąża już za tym. No nie jest Ancelotti. No nie jest. Polski. Nie jest. No nie jest. No Brzęczek chciał być kimś takim, ale też okazuje się, że też nie wyszło. Choć on nadal uważa się za kogoś lepszego niż... Uważam, że powinien być właśnie trener. Ale z poziomem. Z poziomem, ale który też podczas meczu zacznie reagować. Bo czy Nawałka reagował podczas meczów? Średnio. No tak. O Smudzie nie wspomnę, tam w ogóle było bez reakcji. Brzęczek, też nie. Dramat. Następny, Michniewicz. No nie. Reagował po ważnych meczach? To... Nie. Ale co to pokazuje, że... Zobaczcie na Deschampsa, że ci przerwę. No. Taki zawodnik jak Giroud, 43 minuta, druga, on schodzi w finale. Dlaczego? Kto se na to pozwoli? Kto tak gra? No proste. Przegrywali, grali słabo, potrzebował impulsu, wpuścił kogoś, kto ten impuls dał, wybronił się, nie. Przegrali w karnych. Co by zrobił w szatni? Giru, jakby zszedł w 45, mówi: Giru, ty schodzisz? Tam by buty latały, wszystko by latało. A on 3 minuty przesiedział, uspokoił się, wszedł do szatni, dawać chłopaki, jedziemy. Tak. To jest zagrywka. Ale to mówi piłkarz, który czuje grę z boiska. To jest zawodnik, który... Tak mi się wydaje. No to... Miał kontakt z wieloma trenerami, fakt, że tutaj Liga Okręgowa, czwarta liga być może w przyszłym sezonie, to jednak piłka nożna ma swojego ducha, który nieważne w jakim miejscu jesteś, dzieje się wszystko tak samo. Dlatego ja uważam, że... Musisz znać i psychikę zawodnika, zachowanie. Ale nie ma psychiki zawodnika. Jak cię w finale ktoś się ściąga, no, to... w 45 minucie... No, każdy też pewnie może inaczej w szatni to wiesz, zareagować. To nerwy, źle by to wpłynęło na zespół. A tak on sobie oddychnął troszeczkę właśnie, wszedł na spokoju do szatni, zobaczył co się dzieje, że jest poprawa i ruszyła maszyna. Wygrać, prawie wygrali, nie udało im się tego osiągnąć, ale zagrali niezły mecz. Pokazuje to, że trener ma dużo do powiedzenia, pokazuje to, że dobry trener potrafi z drużyną zrobić sukces, słaby trener, mówię teraz myśląc o Argentynie, potrafi drużynę zniszczyć, prawda? Scaloni zrobił dobry wynik z Argentyną, no umówmy się, nikt się tego nie spodziewał. A zobacz co zrobił swego czasu Maradona z Argentyną, która miała większy potencjał, żeby wygrać, a nie potrafiła nic z tym zrobić. Jeszcze Maradona tam chyba twarz dawał tylko. Też tam. No tak, no, ale zobacz, skład był lepszy. Zawodnik Argentyna poza tym Messim, przepraszam, i tym Lautaro, który gra w Interze, to są zawodnicy ze średnich klubów. Ale to jest drużyna. Tylko, że właśnie. No właśnie. A kto to zrobił? Jestem przede wszystkim przekonany, że wokół Messiego zbudował drużynę, bo to prawda. Ale jest to trener, który odpowiadał za całokształt i on wiedział, kiedy kogo musi zmienić, kiedy kto musi się na boisku pojawić. I nikomu to na boisku nie przeszkadzało, że raz jestem tu, raz jestem tu, raz gram, raz siedzę na ławce. Ale zobacz, to się może stać w drużynie, której są... Super, bardzo dobrzy zawodnicy. Francję na mistrzostwach w RPA, gdzie już praktycznie... Francja, wydaje mi się, że wystawiła 3 jedenastki w 3 różnych grupach, to z każdej grupy by wyszło. No, szczególnie dzisiaj. Teraz mają wielki potencjał.
Ale tak jak zacytuję swojego syna, to jest reprezentacja kolonii francuskiej. Tak, zgadza się. Bo tak to wygląda niestety dzisiaj, nie tak jak dawniej, kiedy we Francji rzeczywiście grali Francuzi. Świat się zmienił. We Francji to już... 98 rok był ostatnim takim rokiem, że tam Desailly... Też było dużo. Ale już tak nie grało, tylko Desailly w sumie. Desailly, Thuram. No Zidane, aha, Zidane, Thuram. Tak. No, ale to tak. Jednak są trzy osoby. Trzy osoby z ostatniego składu były, tak. A teraz masz trzy osoby w całej drużynie, które się urodziły we Francji, więc to też tak... Z drugiej strony, no co nam to do... Co nam do tego, jeśli trener potrafi drużynę mimo wszystko tak poukładać, że mając takie gwiazdy, one grają i grają dobrze, z każdego meczu wychodzą z czymś nowym i w każdym kolejnym meczu zaskakują. Nie pojechało kilku zawodników, którzy przecież moim zdaniem mogli być nawet lepsi od tych, co byli, ale bez tego też sobie poradzili, więc to jest kwestia właśnie trenera, który wokół siebie buduje zespół. Nie widzę nikogo takiego w Polsce. Ciężko mi znaleźć kogoś takiego za granicą, bo nie stać nas na tych z trenerów z topowej ligi, z topowego poziomu, prawda? No słuchaj, poszło hasło, że 2,5 miliona mogą wydać, tak? Ale 3,5 miliona na przykład Petkowicz miał podpisany kontrakt, to już pokazuje, ile trzeba byłoby najpierw spłacić, potem ile jemu trzeba byłoby zapłacić. A nie szkoda mam tego Martineza trochę? No wiadomo, wybrał Portugalię, kto by nie wybrał, rozumiem, ale jako trener? Chyba z tych wszystkich nazwisk najbardziej mnie przekonywał do siebie. Znaczy była taka fajna opcja. No ostatnią Belgię co... troszkę popsuł, nie? Miał takie złote pokole. No trzecie miejsce i teraz... Ale przy Martinezie była fajna opcja, ewentualnie, żeby zrobić go też w jakimś rodzaju dyrektora. Tak. Techniczną, żeby tak jak już potem w ostatnich latach w przypadku Belgii i planował szkolenie i w ogóle się przyczynił do rozwoju tej piłki młodzieżowej, w ogóle do całego systemu szkolenia. Myślę, że ktoś taki właśnie to by była dobra taka miał osoba. Miał gwiazdy w Belgii, no. De Bruyne, Lukaku, no, naszpikowano miał kapelę bardzo i wydaje mi się, tam, że mógłby sobie poradzić. Myślę, że tak, ale zobacz, tam dzisiaj mówią na przykład, że zmarnował ich pokolenie, bo ten sukces, który był w Rosji, był przypadkiem. Nie wydaje mi się, że to był przypadek, natomiast rzeczywiście nie wyciągnął wszystkiego tego, co mógł wyciągnąć z tej drużyny. Tak. Nie? Natomiast też my nie mamy takiego potencjału, a jednak potrafimy... No, chcemy szukać w tej naszej reprezentacji kogoś takiego czegoś, ale takiego monolitu, jak te lepsze ekipy. To, co powiedziałem na początku, po co my wybieramy selekcjonera? Wiadomo, że selekcjoner nie przyjdzie i nie staniemy się nagle mistrzem świata, bo nie ma takiej możliwości. No musimy wybrać teraz selekcjonera gdzieś na 2-3 lata, żeby jeszcze popracował z tymi zawodnikami, spróbował z nimi coś osiągnąć, bo oni też już... Niedługo będą grać, prowadzą zawodników młodych, ale jednocześnie za tym musi iść praca u podstaw po prostu, żebyśmy w przeciągu 5-10 lat mieli dobrze, to tak na koniec zawodników, żeby... bo tak to jest po prostu. Tu masz rację, też, takie też, działanie zadaniowe, nie? I jasne. Potem... Ja też tak myślę i uważam, że tu masz dużo racji w tym, tak powinno to wyglądać, ale zastanówmy się jeszcze nad jedną kwestią, taką chyba pod sam koniec. Który z selekcjonerów zagranicznych przyjąłby taką rolę, by będąc, tak jak mówisz, w tej funkcji, bywać na polskich meczach, bywać na polskiej lidze, oglądać mecze młodzieżowe, szukać tych talentów, rozmawiać z trenerami w klubach, przekonywać ich, bo mamy pewnie walka naprawdę na noże, żeby to wyglądało tak, jak on to widzi, a nie tak, jak ty w klubie pracujesz, bo temu w klubie nie będzie chodziło o to, żeby do reprezentacji się dopasować, tylko żeby utrzymać posadę. Znaczy, nie, oczywiście, że tak, ale wiecie, to też nie o to a chodzi. Jeżeli byłby ten nasz selekcjoner, trener pierwszego zespołu na pełen etat, wiadomo też dużo większa garza, bo ja bym się zająć, musiałbym się zająć od U15, jeździć, ale sprawdzać. To jest, to jest długofalowa praca i to nie może być na rok, na dwa. No to musiałoby być kilka lat do przodu, z myślą, tak. Nie wiem, 2040. Dokładnie. Sorry, bo to trochę może się zrozpędziłem, ale... No nie, no te 5 lat, 6 lat musiałby od tego U15 gdzieś nadzorować, kontrolować. Tak? Dobra, co powiecie, gdyby takim trenerem został, nie wiem, Hansi Flick na przykład? Ja wiem, że to nie jest łańska fantazja, ale człowiek, który tyle lat pracował w Niemczech, zrobił coś. I... No tak, ale wiesz, miał inny materiał, to jest też kwestia tego, nie? Ale my cały czas mówimy o innym materiale. Bento, Martinez, ktokolwiek inny przyjdzie, to ma inny materiał. Tak. Tu chodzi o tą pracę u podstaw, o to, żeby wypracować pewien model, tak zwany narodowy model gry. A nie, to w takim sensie to jak najbardziej, tak. Bo to o to chodzi. Niemiec w Polsce nie przeszło to nic. Wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze... Sprawdza się na razie w Warszawie, sprawdzało się w Szczecinie.
Ale wiesz, czym jest kadra narodowa. No właśnie, no właśnie, to wiesz, takiej mentalności, mentalności tak, ludzi, Polaków. To... A wiesz, jakby się zaczęły jakieś pierwsze nieporozumienia, czy tak, coś, to... mogliby go zjeść i dziennikarze, proszę. Przypomnijcie sobie sytuację przed wyborem Solca na trenera. Był szykowany Czerczesow, trenera reprezentacji Polski. No zgadza się. Uważam, że to, znaczy, w tamtym czasie jako trener, super opcja. No, super opcja. Gdyby nie polityka, to ten trener nadal byłby dobrym pomysłem. Tak. Bo to jest szkolenie, tak, które się nadaje. Tak. A teraz, mimo to, że jest dobrym człowiekiem, i może nie... To nie, nie pasowałoby to w tej chwili. Tylko w tej chwili znowu by nie to pasowało. Coś by, no właśnie. I... To nie będzie przez 20 lat pasować najbliższe. Najbliższe dłużej. Zgadza się. Także... Dlatego tutaj ciężki wybór. Ja powiem tak. Powinniśmy pójść, zbliżając się tak do meritum tej sprawy, powinniśmy pójść tropem siatkówki. Wybrać dobrego, mądrego, na pewnym poziomie finansowym szkoleniowca typu Raul Lozano, który od podstaw uporządkował szkolenie młodzieży, szkolenie i ligę i rozgrywki reprezentacyjne w Polsce. Osiągnął sukces Mistrzostw Europy, Wicemistrzostwo Świata. Odszedł, przyszli kolejni, każdy z nich był coraz lepszy, budował poziom. Ale szedł za tym właśnie system szkolenia. Dokładnie, ale szedł za tym system szkolenia. Gdzieś padł pomysł Pirlo z kimś? Słyszeliście? Nie, nie uważam. Gdzieś to, włoskie? To tak jak, ja nie powiem, włoski system ok, no, może znaczy by się chodzi przyjął. O system włoski właśnie, ale, czy to będzie Pirlo, czy... Ale no, nie, no mówmy się, no nam potrzebny jest trener, a nie były piłkarz, który chciałby zostać trenerem. Nie, zgadza się. Ja cały czas to mówię, że chodziło mi o styl szkolenia gdzieś, może bardziej włoski. Można by o tym rozmawiać dłużej. Tak. To jest taki temat rzeka, z którym nie trudno się rozstać. Ja bym mógł tu siedzieć do rana. Sądzę, że moi goście być może też, nie wiem jak Natalia, to w tym przypadku by to przeżyła. Dobrze, nie pomyliłem mnie, nie? Nie, nie. Art Cafe pod pretekstem, porozmawialiśmy o piłce. Dzisiaj była kwestia selekcjonera. Może jeszcze do tego tematu wrócimy, bo pewnie trochę czasu minie, zanim on zostanie wybrany. A jak już zostanie wybrany, to pewnie chętnie jeszcze o tym porozmawiamy, przemyślimy to, co by się mogło wydarzyć. Zaś będziemy narzekać. Tak jest. Czemu ten, a nie tamten? Dobrosław Kowalski, Jakub Zima, Edi Chałupka. Dziękuję. Dziękujemy. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.